Wujo Andrew obraża fake physio, Rybson i jaja pełnoziarniste, śliwa kontra franio, Werka wraca na siłkę, afera krzesełkowa, najlepszy trener, cukrzyca to pała. Andrew Gazda na swoim streamie wyzywał mnie od skumksów. Fake physio, bardzo sympatyczny kolega, fajna sylwetka, duży dzik. Co to za owłosione plecy, momento, nie mogę przybliżyć, ale tutaj coś coś się wydarzyło. Generalnie dopierdol mega skunks, bym powiedział, taki kanadyjski. Nie był wcale daleko od prawdy. Trzeba pamiętać, że mycie się po treningu powoduje, że zmywamy z siebie wyprodukowany testosteron. Ocenianie sylwetek jest to nowa seria wujka na jego kanale Twitch, więc jeżeli chcecie, to zapraszam do niego na stream oraz na jego Discorda i tam możecie wrzucać swoje sylwetki do oceny. No i w tym wydaniu udało mi się załapać do top 3. Przez chwilę. Także jak najbardziej numer jeden sylwetka, która mnie zauroczyła, zachwyciła, a nawet bym powiedział, poczułem się fantastycznie, no to jest oczywiście Karków fizjotrener. Nie jest to oczywiście żadna faworyzacja, po prostu szczerze, uczciwie gość jest duży, bardzo mi się podoba. Duża łyda, wielki chłop. Wydaje mi się, że do tego dążymy wszyscy, żeby być wielkimi chłopami, prawda? Rybson świeci inteligencją gracza Ligi Legend i na swoim streamie sprawdza, czy istnieją jajka pełnoziarniste. Rozumiesz, że rozpoczyna swój siłowiany ark i ja muszę to oglądać. Ja muszę wiedzieć, co i jak, co jedzą, co i jak w branży to wygląda. Kumasz, jakie białko, jaki jogurt. Ja muszę wiedzieć, jakie jaja, ziarniste pełno czy nie. Tak czy siak, fajny ruch z jego strony, promowanie siłowni wśród młodzieży grającej dużo na komputerach. Oczywiście będę śledził update'y, czy Rybson zaczął chodzić na siłownię, czy tylko jest mitomanem. Franio w trakcie streamu oglądał sobie vlogi Śliwy i posądził go o sterydy. Oglądał Franio. Nie no, człowieku, pewnie prawdopodobnie zostanę teraz pociśnięty, no nie, ale nie odpowiem, bo on ma sylwetkę sterydową. Mimo delikatnego zgrzytu przypuszczam, że ich walka może skończyć się co najwyżej w kiślu. Nie podoba mi się również to, że właśnie mówiłeś o tych sterydach, bo ja, o Jezu, tutaj jest gorąco. Ja od 5 lat trenuję siłowo, nie po to, żeby mnie nazywać sterydziarzem. Mimo wszystko spodobał mi się ten moment, w którym powiedziałeś, że wyglądam ładnie i że gdybym był gejem, to byś, nie wiem co tam było, chyba byłbyś chętny, więc powiem tak, no, nie bez powodu zawsze na moich filmach pojawiają się chłopacy. Werka sportsmenka po tragicznym wypadku wraca na siłownię. Na jednym ze story wspomina o tym, że może już zacząć trenować. Musi jednak pamiętać o tym, aby trening góry robić delikatnie. Na szczęście, biorąc pod uwagę kolor jej włosów, szyja nie będzie zbytnio obciążona. RJ Bull wymyślił challenge, gdzie należy podnieść krzesło za jedną nogę. W challenge'u podjął się czołg, natomiast RJ Bull podwyższał poprzeczkę. Obaj chłopaki wykazali się bardzo sprawnymi nadgarstkami. Przypuszczam, że muszą mieć bardzo wysokie libido, skoro są aż tak wyćwiczone. Matt i już z niełysym dyskutują na temat najlepszych cech trenera. Jakby ktoś nie wiedział, to mistrz Shifu równo sobie linię włosów. Na szczęście nie wspomnieli nic na temat podrywania swoich podobiecznych, więc droga wolna. Oliwka, znana jako księżniczka, mimo problemów, jakie sprawiała jej cukrzyca w trakcie przygotowań, zajęła drugie miejsce na Mistrzostwach Europy w Santa Susana, udowadniając, że dla chcącego nic trudnego. Wielkie gratulacje i podsumowując, cukrzyca to pała. Jeżeli podobały Ci się newsy, oczywiście nie zapomnij zostawić subiksa, łapsiksa i komentarza, a jeżeli chcesz pomóc w stworzeniu newsów, to zapraszam na mojego Discorda, link w bio. Pozdrawiam cieplutko.